Nazywam się Anna Jankowska, jestem pedagogiem, tworzę blog tylko dla mam. A dzisiaj opowiem Wam o książce pod tytułem Miasto Złotej. Jeżeli mieliście okazję, tak jak ja, wcześniej zerkać na zapowiedzi wydawnictwa Tadam, to pewnie przeczytaliście coś o tym, że jest to horror dla dzieci. Ja też to przeczytałam i szczerze mówiąc byłam trochę zestresowana, co takiego znajdzie się w książce, która jest horrorem dla dzieci. Ale tak naprawdę to słowo nie jest ważne w tym momencie. Jeśli o mnie chodzi, jest to takie bardzo, bardzo artystyczne przedstawienie pewnej historii, przyjaźni. I to takie naprawdę w klimacie bardzo abstrakcyjnym. Wiem, dlaczego przyszło komuś do głowy, żeby opisać to mianem horroru, dlatego że w mieście, w którym żyje tytułowa Złota, dzieją się takie bardzo dziwne rzeczy i tak naprawdę to miasto żyje swoim własnym życiem. Jeżeli temu miastu coś się nie podoba, to ono na przykład buduje mur. Jeżeli ma zły humor, to zaczyna betonować coś tam. Jeżeli ktoś coś robi nie po jego myśli, no to też ono daje do zrozumienia, że tak nie powinno być. I tutaj zobaczcie, jak wyglądają ilustracje. One faktycznie są takie dosyć mroczne. Tutaj wszystko jest takie bardzo graficzne i taki chyba jest tutaj zamysł, jeżeli chodzi o całość, że mamy tutaj miasto i to miasto jest takie bardzo, bardzo betonowe, nie ma tam kompletnie roślin, jest szare i tak naprawdę smutne, bo jak obejrzymy ilustracje, no to nie są to radosne ilustracje, trzeba naprawdę wczuć się w klimat, żeby ucieszyć się z przygód, jakie przeżywa Złota. I Złota to jest dziewczynka, która mieszka w tym mieście i jej nie jest szaro i smutno. Ona potrafi sobie wyobrażać różne rzeczy i dobrze się bawić. I ten jej świat, który sobie wyobraża, jest bardzo kolorowy. Ma przyjaciół w tym mieście, Misia i Lale. No spójrzcie, to są rysunki, tak, w klimacie trochę takiego horroru. Jak zerkam na Lale, to no trudno nie skojarzyć pewnych rzeczy. Więc oni sobie tutaj w tym mieście żyją, mają rozrysowaną mapę tego miasta, nigdy się nie gubią, bawią się tam w sklep i o, zobaczcie, to jest mapa tego miasta. I ogólnie nie przejmują się tym, że wszystko jest szare. A wiecie, dlaczego się nie przejmują? Bo nie znają innej rzeczywistości, nie wiedzą, jak wygląda drzewo, nie wiedzą, co to jest ziemia, taka po prostu, w której można coś posiać albo zasadzić właśnie kwiaty. Nie znają takiej rzeczywistości, więc nie przejmują się tym, czy są w tym mieście szczęśliwi, czy nieszczęśliwi, ale pewnego dnia w tym mieście zaczynają dziać się niezwykłe rzeczy. To, co do tej pory było narysowane na mapie, nagle przestaje się zgadzać. Przyjaciele rozdzielają się i zaczynają się poszukiwania, ale też to miasto właśnie zaczyna pokazywać swoje ja. Czyli właśnie kiedy coś mu się nie podoba, to ściany zaczynają się zsuwać. Złota szuka swoich przyjaciół i idzie po ulicach tego miasta. I tu trochę ten klimat horrorów faktycznie jest. Bo na przykład dziewczynka wchodzi do sklepu, a wychodzi i już jest jakby w trochę innym miejscu. Już coś się pozmieniało. Kostka brukowa, która do tej pory była po prostu równa i zwyczajna, teraz nagle sprawia, że dziewczynka się przewraca, bo jest nierówna, tak jakby robiła to na złość, jakby robiła to specjalnie i mnóstwo takich klimacików tutaj jest, więc jeżeli wasze dzieci nie lubią się bać, to ja bym im tej książki nie dawała. Natomiast jeżeli macie pociechy, które lubią takie abstrakcyjne wyobrażanie sobie najróżniejszych rzeczy i lubią się bać, to tak, to jest książka jak najbardziej dla nich. A to, co jest jeszcze ciekawe z mojego punktu widzenia, to to, że w niektórych rozdziałach jest tak, że autor zwraca się do czytelnika, wręcz pytając, i co, boisz się? Bo jak się boisz, to już nie czytaj. I to jest bardzo dobry pomysł, bo czasami tak jest, że dziecko wciąga się w historię i zaczyna się trochę bać i tak do końca nie wie, czy chce czytać, czy nie chce, czy mu się to podoba, czy nie. Dorosłemu trochę łatwiej ocenić takie sytuacje. Natomiast jeżeli autor książki zwraca się w ten sposób do czytelnika, to ja uważam, że to jest z jego strony bardzo w porządku. To jest takie zrozumienie, że i takie przyzwolenie, że okej, ja się nie obrażę, ja się nie pogniewam. Jeżeli nie chcesz, odłóż,
rozstajemy się i do widzenia. Można też zawsze zerknąć na sam koniec i zobaczyć, że wszystko dobrze się kończy. I to nawet bardzo dobrze, bo Złota odnajduje przyjaciółkę i wszyscy razem, spójrzcie, zaczynają takie nowe życie w mieście, które nadal żyje, ale, że tak powiem, w niczym im to nie przeszkadza. Oni się tym kompletnie nie przejmują. Ta przyjaciółka wnosi w ich życie rośliny, czyli ten świat, który jest poza miastem, którego do tej pory nie znali. I wszystko razem zaczyna się układać w piękną całość, a ta całość może wyglądać właśnie tak. I teraz to miasto wciąż żyje i jak coś mu się nie podoba, coś idzie nie po jego myśli, to daje znać, na przykład zabetonowuje jakąś tam dziurę albo jakąś tam drogę, ale przyjaciele się tym nie przejmują. Nauczyli się żyć z tym, że miasto ma swoje zdanie, a oni mają swoje zdanie i potrafią znaleźć kompromis. Jest to bardzo abstrakcyjna opowieść. Zatrzymam się jeszcze przez chwilę na tym słowie horror, bo już parę osób mnie o to pytało, jak pokazałam książkę na Instagramie. Spokojnie, tam nie leje się krew, tam nic złego się nie dzieje. Tam po prostu jest takie napięcie. Takie, z którym spokojnie czytelnik 8-9 lat sobie poradzi. Jeżeli macie młodsze dzieci, takie bardziej wrażliwe i nie chcecie ich jakoś stresować taką klimatyczną książką, to radziłabym ich nie stresować. Natomiast jeżeli lubicie wyzwania i tak puścić wodze wyobraźni, to spokojnie tutaj dzieci naprawdę odnajdą się w tym mieście.